Muszę powiedzieć, że jestem pod wielokrotnym wrażeniem po tych wydarzeniach, w których braliśmy dzisiaj udział tutaj u Państwa w Głogowie, w Hucie Miedzi Głogów 1. Te wydarzenia to po pierwsze oficjalne otwarcie tych nowych pieców, absolutnie najnowocześniejszych na świecie. Ale dla mnie to także wielkie wrażenie, jakie zrobiło na mnie zaangażowanie pana prezesa, pana dyrektora i pracowników, z którymi miałem przyjemność i zaszczyt, chcę to podkreślić, być tam razem z państwem także w momencie, w którym nastąpiło otwarcie pieca. To ogromne zaangażowanie, zaangażowanie osobiste, pokazuje, że to nie jest tylko praca. To jest miłość do tego zakładu, do tego przemysłu, do tego zawodu, który się wybrało. Chciałem ogromnie podziękować za to właśnie, a także za zaproszenie na tą niezwykle ważną dzisiejszą uroczystość. Jestem za to ogromnie wdzięczny, że mogłem na własne oczy to zobaczyć i odczuć. To zaangażowanie jest czymś porywającym. Chciałbym, żebyśmy wszyscy takie zaangażowanie jako Polacy, jako obywatele naszego kraju zawsze mieli. Jak ta załoga, która tutaj w Hucie dokonuje tego wielkiego skoku. Pan dyrektor powiedział, że to ważna data dla Huty. Szanowni Państwo, ja myślę, że to jest ważna data nie tylko dla Huty, to jest ważna data dla Głogowa jako miasta i to jest ważna data dla Polski jako państwa. Jeszcze raz dziękując za zaproszenie, za możliwość bycia z Państwem w tym niezwykle ważnym dniu, chciałem z całego serca pogratulować. Chciałem pogratulować całej grupie KGHM. Chciałem pogratulować wszystkim pracownikom, bo to, co mamy tutaj w Hucie, to jest koniec wielkiego procesu, jaki prowadzi KGHM, poczynając od wydobycia. Więc ten dzisiejszy sukces, sukces otwarcia w bardzo krótkim czasie tej niesamowitej instalacji, jest także sukcesem tych górników, którzy polską miedź wydobywają. Jest sukcesem wszystkich tych, którzy przy tym współpracują. Jest sukcesem każdej dłoni, która dokłada się do tego procesu. Bardzo serdecznie za to dziękuję i z całego serca Państwu gratuluję. Ja jestem dumny, więc wyobrażam sobie, jak Państwo musicie być dumni. Jestem ogromnie szczęśliwy i życzę Państwu wszystkim powodzenia. Życzę sukcesów KGHM-owi. Życzę także osobistego i zawodowego sukcesu każdemu z Państwa. Dziękuję.